Państwu. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście tutaj. Rozpoczęliśmy naszą galę 25-lecia Związków Gmin Jurajskich. Tak, tak, to już tyle lat upłynęło od pierwszego zgromadzenia ogólnego, które odbyło się w Złotym Potoku. Rozpoczęliśmy ją naszym najnowszym teledyskiem, naszą najnowszą produkcją. To był Bas Tajpan w utworze Żyj. To była prawie premiera, bo utwór jest dostępny w sieci dopiero od 2 tygodni, ale ma już prawie 100 tysięcy widzów, które go obejrzały. Teledyski, szanowni Państwo, nagrywa się bardzo długo, a później ogląda się bardzo szybko. Ale myślę, że tak samo było ze Związkiem Gmin Jurajskich. 25 lat, bardzo szybko minęło. Jak jeden dzień? No, nam na pewno tak. Pewnie Państwu również. Postaramy się dzisiaj w telegraficznym skrócie i w pigułce przedstawić Państwu te 25 lat. Dokładnie tak. Postaramy się jak najlepiej zaprezentować działalność Związku Gmin Jurajskich, osób, które przez 25 lat tą działalność organizują i wspierają, oraz pochwalimy się osiągnięciami, bo to one tak naprawdę najbardziej wskazują, jak ta organizacja rozwijała się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Szanowni Państwo, mamy prowadzących, mamy nagłośnienie, mamy oświetlenie, mamy również gospodarza dzisiejszego spotkania. Powitajmy serdecznie Adama Markowskiego, przewodniczącego Związku Gmin Jurajskich wraz z całym zarządem. I chcielibyśmy zaprosić Państwa do obejrzenia materiału filmowego. Zapraszamy Państwa na projekcję filmu. Dlaczego Jura Krakowsko-Częstochowska jest dzisiaj jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski i Europy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Złożyły się na to trzy czynniki. Jej położenie geograficzne i związane z nim bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo historyczne. Zacne grono osób razem na sali, przyjacielsko do siebie nastawionych przez te wszystkie lata współpracy. To jest naprawdę wielka wartość, ja to podkreślam cały czas. Za chwilę przejdę do cyfr, ale to jest coś, czego nie sposób zmierzyć, ale to jest, jakbym miał powiedzieć, jedna z tych naprawdę podstawowych wartości, to co jest między ludźmi. Państwa zdrowie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Państwu za współpracę, za te 25 lat. Dużo zdrowia!
Dziękujemy pięknie, że byliście Państwo z nami. Dziękujemy.